Damian Janikowski nie chce zaczynać od kontrowersji, ale czytałem przed chwilą na Memarox wypowiedź Andrzeja Suprona na twój temat. Nie wiem, czy ją widziałeś. Znaczy ona typowo nie była na mój temat, on tylko podał mój przykład. Tak, czytałem i oczywiście odpowiedziałem tam komentarzem, że źle trochę, znaczy źle. No według jego osoby dobrze napisał, ale wcale w jakiś sposób mnie nie obraził, ani nie obraził Mateusza Gamrota. Przede wszystkim, bo zmieniając dyscypliny jesteśmy w nich najlepsi. Ja dopiero, przede wszystkim po pierwsze, ja osiągnąłem sukces w zapasach i próbuję go osiągnąć teraz w MMA. A proszę zobaczyć, że Gamer był zapaśnikiem, opuścił zapasy, ale teraz jest mistrzem w innym sporcie. Także nie możemy tylko mówić, że zapasy, że ktoś już był w zapasach, że może w tych zapasach zostać i do strony śmierci w tych zapasach ma zostać, bo inaczej jest B. Każdy wybiera swoją drogę i próbuje swoich sił tam, gdzie może być najlepszy, tak? Ja równie dobrze mogę za rok, za dwa rzucić zapasy i powiem, że chcę być mistrzem świata w szachy. Pójdę, zdobędę mistrza świata i ktoś powie mi, że jestem złym sportowcem, bo rzuciłem zapasy dla szachów. No, w taki sposób troszeczkę może prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego wypowiedź była niesensowna, ale podając mój przykład, troszeczkę źle go sformułował, ale ja się nie czuję obrażony, nie? W żaden sposób. A jak byś się odniósł do tego, że MMA to jest taki brutalny, agresywny sport? Każdy sport jest brutalny i agresywny w zapasach. Przede wszystkim ktoś, kto nie ma charakteru, nie jest agresywny, to walk nie będzie wygrywał, tak? Żaden sportowiec, który jest tak zwany cipą, nie będzie wygrywał walk. Czy to właśnie będzie w boksie, czy będzie to w kickboxingu, czy będzie to w zapasach, czy w MMA. Sport jak sport. No, w każdej dyscyplinie trzeba po prostu znaleźć swój fach i dążyć do tego, żeby być najlepszy. No właśnie, bycie najlepszym, pojawiają się pomysły, żeby zestawić się na przykład z Michałem Materlą. Michał Materla powiedział, bo oglądałem z nim wywiad, że jak gdyby on wie, że to się stanie. Pytanie kiedy? Jak ty się na to zapatrujesz? Ja również tak samo jak on. No, taka jest kolej rzeczy. Są starsi zawodnicy, są młodsi zawodnicy, którzy nabywają umiejętności i tego stażu w MMA i przede wszystkim szkoda by było, gdyby tych zawodników właśnie młodszych i takich jakby może doganiających tych starszych nie było, bo jeżeli kiedykolwiek by Michał Materla już zakończył swoją karierę, czy aktualny mistrz naszej kategorii Mamed Kalidow i nagle była wielka przepaść i załóżmy w naszej kategorii 8-4 byłaby wielka dziura i nie byłoby czego pokazywać, no to by było trochę bez sensu, bo to włodarze kontraktują młodych zawodników, między innymi mnie, żeby w jakiś sposób gonić starszych, no i kiedyś nadejdzie ta zmiana warty, czy będzie to wygrana, czy przegrana walka. Ja już mogę być tylko dłużej w tym sporcie, a oni są już coraz krócej, także tak jak Michał powiedział, ja tak twierdzę, no ona już gdzieś tam wisi na horyzoncie, wygrywam swoje pojedynki, które gdzieś tam miałem, no i gdzieś tam idę w tą drabinką do góry. Czyli oficjalnie o tym rozmawialiście z włodarzami, spotykacie się i ustalacie na przykład, że to byłby dobry termin na galę, załóżmy, nie wiem, w przyszłym roku, czy może wcześniej? Nie, jeszcze nie. To jeszcze o szczegółach nie rozmawiamy. Gdzieś to mówię, to gdzieś tak tu się słyszy, to się odbija, tu się gdzieś powie i w taki sposób to na razie działa. Jeszcze konkretnych planów nie ma. Wszystko jest do omówienia. Pewnie w drugiej połowie roku. Przewija się jeszcze Mamed. Wolałbyś się bić z Mamedem, czy jednak z Michałem Materlą? Kto ci bardziej tak stylistycznie odpowiada? Jest mi to obojętne. Ja sam nie jestem poukładany jakoś stylistycznie. Biję się tym, czym potrafię, tym, co się już od ponad roku nauczyłem i byłoby mi to chyba obojętne. Oglądałem wasz trening, widziałem, że kopiesz high kicki. Powiedz mi, to ci tak wszystko naturalnie przyszło? Jak to było? No raczej naturalnie, no. Gdyby to nie było naturalne, to raczej bym nie kopał, bo nie wychodziło, bo to z mojej natury. No MMA, to jest MMA, no. Trzeba uderzać, trzeba kopać, trzeba robić zapasy, trzeba robić grappling i tak to wygląda, no. Przychodzi samo. Trenuję oczywiście, trenuję codziennie ciężko, nawet już znaczy nie ma czym się chwalić, ręka nie jest całkiem zrośnięta, a już zaczynam treningi właśnie na macie i stójkowe i parterowe, także... Cały czas próbuję utrzymywać tą formę i być na wysokim poziomie. No właśnie, powiedz jeszcze więcej o tym ręku. Kiedy ona będzie w pełni sprawna? Moim zdaniem już jest w pełni sprawna. Oczywiście muszę kontrolować siłę uderzeń i uważać na nią, dobrze ją tejpować na treningach, ale już robię wszystko. Mówię, od dzisiaj robię po dwa treningi dziennie i robię wszystko na macie. Kiedyś widziałem zdjęcia z twojego treningu na siłowni, typowo siłowego, martwe ciągi, przysiad, wyciskanie na ławce płaskiej. Naprawdę imponujące rekordy. Gdybyś się mógł pochwalić, ile kilka lat temu robiłeś na tej siłowni? No teraz to już
nie zdałby to egzaminu w MMA. Ja wiem, czy dużo przy mojej kategorii, przy mojej wadze, jak ja wtedy w zapasach 90 kg ważyłem, 185 chyba miałem w wyciskaniu na klatę, a na przysiad miałem podobnie, nie? Jakoś generalnie nigdy nawet na przysiad rekordu nie zrobiłem, bo zawsze martwiłem się o mój kręgosłup, który już jest od wielu, wielu lat pomiażdżony, trochę uszkodzony. A tak to ja wiem, czy jakieś rekordy, to ja tam pobijałem, chyba nie. Silny byłem, no, ale to raczej od dźwigania przeciwników i mięsa niż metalowych ciężarów. Ostatnie pytanie, zapasy to jest najlepszy bazowy sport pod MMA twoim zdaniem? Jeden z najlepszych. Przede wszystkim jeżeli już mówimy tutaj załóżmy o takim rozwoju dzieci, młodzieży, no myślę, że zapasy i judo, aczkolwiek kiedyś to było lepsze, teraz te szkoły się pozmieniały, teraz coś wymyślają, już nie ma takich trenerów jak kiedyś, jest dużo ograniczeń, kluby zanikają, to jest bardzo smutne u nas w Polsce, ale rzeczywiście, jak ja bym miał po prostu taką władzę, tak, i to bym stworzył właśnie w szkołach właśnie klasy sportowe o profilu właśnie judo, MMA bym nawet już zrobił, ponieważ Dzieci i młodzież najpierw trzeba w jakiś sposób wyćwiczyć, nadać im takie ruchy, gibkości, gimnastykę, akrobatykę i dopiero później wprowadzę do nich elementy techniczne, takie właśnie jak zapasy, brazylijskie jiu-jitsu, grappling czy jakieś tam ciosy uderzane. Mówię, na dzień dzisiejszy, jakby ktoś chciał być takim dobrym sportowcem i zawodnikiem MMA, to najlepiej jakby trenował wszystkiego po trochu. Ale oczywiście systematycznie, dobrze rozłożone dni treningowe. A jak ktoś po prostu chce iść na zapasy i ciągnąć tam karierę, no to oczywiście jak najbardziej polecam, bo sami widzicie po mnie, dzięki zapasom jestem tutaj, gdzie jestem i potrafię robić to, co pokazuję i to, co widziałeś na treningu. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję.